Witajcie. Dzisiaj taki króciutki filmik. Chcę pokazać różnicę w montażu chłodzeń od Silentium PC dawniej, a obecnie firma te nazywają się Endorphi, o, wcześniej znani jako Silentium PC. O co chodzi? Ja mam tutaj backplate od mojego Navisa 280 od chłodzenia wodnego. To jest stary backplate, niepasujący już pod nowe LGA 1700, które mam tutaj na płycie dla klienta. A tu będę składać o taką wieżyczkę Fera 5. Chciałem pokazać różnicę w budowie i trochę się wyżyć na tym, a dokładniej na tym, co teraz dają jako upgrade kit, czy coś do tego 1700 soketu. Tak, zawsze mnie wkurzało montowanie tego mojego Navisa, bo mamy taki backplate. Wkładamy to sobie od spodu płyty. Tutaj nie pokażę, bo on mi nie będzie pasować pod ten soket, ale powiem, o co chodzi. To idzie. To wystaje spod płyty, nie jest jeszcze tak źle. Następna rzecz, musimy założyć takie dystanse plastikowe. Problem w tym, że one są luźne. Tak sobie latają. I to się zaczyna kłopotliwe. Mówię o tej wersji, co tutaj. Następnie przychodzi całe chłodzenie. I dokręcamy sobie z tej strony. I to zawsze było dosyć kłopotliwe. Warto było sobie pod obudowę, jak to się oczywiście w obudowie już montuje, bo mamy chłodnicę założoną, więc raczej w obudowie. Jakiś kartonik było trzeba pod to podłożyć, żeby to nie spadło pod płytę, jak się położyło. Ale Silentium PC, czy tam Endorphi, poszło o krok dalej. Dają teraz coś takiego i trzeba mniej więcej takie śrubki wkręcić od góry. Ale najpierw trzeba sobie ułożyć dystanse, czyli bierzemy to pod płytę, trzeba to dopasować. W obudowie jest to prawie niewykonalne samemu. O, dopasowujemy tutaj. Oczywiście jak to odłożę, to już mi odjedzie. I teraz muszę dołożyć takie plasticzki, to już mi wszędzie lata. I jak już mam położone wszystkie, zakładam Navisa, chłodzenie i dopiero to skręcam śrubami, ale nie takimi końcówkami, tylko takimi jak tutaj. Wrzucam filmik od samego producenta, zobaczcie sobie jak to działa i za chwilę wracam. No, jak widać, to wszystko lata. Tu sobie mogę poukładać. Backplate mi zdąży odjechać, więc jest to naprawdę niewygodne. Pokażę teraz, jak to jest zrobione w chłodzeniu powietrznym. No, mamy ten sam backplate, ale tutaj mamy do wkręcenia o, takie coś. Więc jak chwycę jedno, to już będzie o wiele łatwiej. Oczywiście w samej obudowie też nie będzie to wygodne, ale tak jak mam to na stole, to podkładam sobie backplate. Muszę tylko chociaż jedną dziurkę tutaj wycelować. Dokręcam sobie to. O, tu pokażę, żeby było bardziej widać. Tak chociaż lekko. I już mi ten backplate nie będzie tak latać. A jeszcze jak w poprzek skręcę dwa, to już będę mieć wycelowany całkowicie. I już jest. Już mogę go spokojnie układać. W poprzednim montażu Fery, zdaje się, jeszcze jak to się Silentium PC nazywało, to był backplate mniej więcej taki jak tutaj do Navisa. Z tą różnicą, bo to jest fajne, że to tak wystaje. Po prostu celuję sobie od spodu i wszystko jest. I te plasticzki, tutaj te dystanse, one nie były luźne. I to było właśnie fajne, że było to już położone, można było sobie przytrzymać. Wystarczyło pozakładać te plastiki i one już trzymały cały backplate. I ze spokojem można było sobie montować chłodzenie. Ja nie wiem, dlaczego oni to tak zepsuli.
to, co tutaj nie jest aż takie złe, ale to, co jest do Navisa na LGA 1700, to nie życzę nikomu tego skręcać. No, dobra, to by było na tyle. Tutaj sobie zamontuję 12400F dla klienta. Tu już dysk Samsung 970 Evo Plus siedzi. No, no nic, biorę się do roboty dalej. Trzymajcie się, cześć.